Dzień dobry, z tej strony Ania z Curve in the Loft. Dzisiaj przedstawię Wam inspirację dla Margaret, którą przygotowałam dla Margaret. I to będzie kartka typu Gatefold. Bazę sama zrobiłam, nie będzie ona równomierna z tego względu, że chciałam, żeby motylek był oparty na jednej ze stron. Wymiary kartek podaję, tak mniej więcej, bo możecie sobie zrobić oczywiście tak, jakie będziecie chcieli rozmiary. Na wysokość kartka ma około 14 cm. Jeden bok ma około 7 cm, ten z prawej, a ten z lewej ma około 8,5 cm. Nie robiłam jej właśnie równomiaru z tego względu, że tą tekturkę, którą przed chwilą widzieliście, to chcę umieścić tak, żeby miała jakieś oparcie. Korzystam z kolekcji Summertime. Arkusz, który sobie wycięłam, to jest arkusz 0404. I tutaj widzicie, jak sobie już przygotowuję tekturki. Oczywiście trzeba to wycisnąć sobie i ja tekturki będę malować promarkerami. Wiem, że niewiele osób to robi. Generalnie zawsze inaczej tekturki maluję niż inne osoby. Kiedy będziecie używać nie za dużo tych promarkerów, czyli tekturka się nie nawodni, to śmiało możecie używać takich właśnie rzeczy. Ale bazę motylka wykrajam sobie, czyli będę oklejać papierem. I wybieram tutaj sobie tak naprawdę resztkę papieru, którą wcześniej gdzieś używałam. W taki sposób można sobie fajnie zaoszczędzić. Będę wycinać tak mniej więcej milimetr od tych obrysowań, bo chcę, żeby nie była idealnie ten papier przylega do tekturki. Nie musi to być super idealnie wycięte, dlatego że za chwilę też troszeczkę sobie poszarpię papier. A jeżeli byście chcieli mieć idealnie, no to wtedy trzeba już ładnie sobie obrysować i wyciąć troszeczkę mniejsze niż macie obrys. No bo wiadomo, jak się przykłada, to zawsze jest ten element większy od ten wycięty element jest większy od bazy. Tutaj sobie troszeczkę postarzam. Używam do tego Distress Oxide. Tak samo robię na tekturce, chociaż później się okaże, że nie było takiej potrzeby, ponieważ pomalowałam jeszcze promarkerami. No i one są o tyle fajne, że można je blendować. Że to nie będzie tutaj typowo niebieski kolor, tylko będę sobie je pociemniać. Nie maluję całości, ponieważ to będzie zakryte papierem, więc nie ma takiej potrzeby. I nie robię tego tak super dokładnie, ponieważ promarkery się świetnie blendują. I jeżeli nie chcecie mieć idealnie pokolorowanego, to wystarczy po prostu niedbale to pomalować.
No i jak tutaj widzicie, szarpie sobie papier. Więc nie przejmuję się tym, żeby było to idealnie wycięte. Zawsze sobie sprawdźcie, czy macie ładnie, czy faktycznie pasuje Wam ten element. I jedna część motylka już jest gotowa. I teraz zabieram się już za skrzydełka. Zobaczycie na koniec, efekt końcowy wyszedł całkiem inny niż niż użyłam tutaj pierwszego koloru, czyli niebieskiego. Mam przygotowane cztery promarkery, czyli niebieski, taki selenkowy, różowy i brązowy. I te kolory cztery sobie blenduję. Zrobiłam nawet oczy, ale później troszeczkę zamaluję, bo doszłam do wniosku, że jednak nie chcę, żeby było aż tak widoczne. Zobaczymy, jak można świetnie uzyskać różne kolory przez to blendowanie. Biorę sobie kartkę, bo doszłam do wniosku, że nie chcę mieć maty pomalowanej, a łatwo to zrobić, kiedy się ma takie ażurowe skrzydełka. Najpierw brązowym kolorem, teraz idę niebieskim. I staram się, żeby mniej więcej były jednakowe skrzydełka, czyli prawy i lewy, żeby był podobnie pomalowany. Dlatego nie maluję jednego w całości, tylko dwa na raz. Przepraszam za tą głowę tutaj, ale musiałam wiedzieć, że dokładnie je przyklejam. Skrzydełka też z drugiej strony maluję, ponieważ one będą jednak nie będą przylegać do bazy, tylko będą ładnie tutaj odstawać i
No, że nie były po prostu takie blade. To też i od strony wewnętrznej, czy od spodu, ja też maluję. Tutaj już robię troszeczkę inaczej, ale efekt wychodzi bardzo podobny. I żeby trochę takie wygładzić, to sobie jeszcze pokrywam woskiem białym, matowym. I te kontury troszeczkę tutaj się rozjaśnią. Więc to skrytoko będzie takie bardzo ujednolicone, nie będzie tak, kontury tak, tylko skrzydełka nie będą takie bardzo odstawały od całości. Dosyć sporo tutaj używam tego wosku, bo chcę faktycznie, żeby troszeczkę skrzydełka rozjaśnić. Zobaczcie, jaki bardzo fajny efekt wyszedł. No i czas teraz na klejenie. Oczywiście tylko w tym fragmencie kleję tam, gdzie przylega do korpusu. Jeżeli normalnym klejem klejecie, no to musicie chwilę poczekać, żeby klej złapał. Sobie później podłożę wosk, ponieważ nie chcę czekać, aż klej złapie, i odłożę sobie motylek i będzie po prostu sobie czekał na dalszy rozwój. Chwilę przytrzymuję, tylko aby wiedzieć, że klej ułożyłam w te miejsca, co trzeba. No i podkładam sobie dwa takie podobne elementy, żeby klej trzymał. Teraz sobie postarzam kartkę i całą bazę pociemniam sobie tutaj Distress Oxide. I tak samo robię z elementami, które sobie wycięłam. Tutaj widzieliście, że jeden element był trochę wygięty. Nie bardzo się tym przejęłam, ponieważ no, wygiął mi się, po prostu źle włożyłam sobie do ten papier, źle sobie po prostu włożyłam i się tam wygiął. I w związku z tym później zobaczycie, jak sobie to zatuszuję i ja po przyklejeniu sobie wygładzę, że nie będzie w ogóle widać, że papier był w jednym miejscu wygiętym. A że tutaj widzicie, jeszcze używam 3D folder do e-bouncingu, ponieważ robię kartkę na wyzwanie Margaretka i wybrałam sobie takie hasła jak postarzenie, cytat i ściana. I doszłam do wniosku, że ściana może po prostu emitować cegły. Więc jeden tylko element sobie wyembosowałam i ten element będzie właśnie mi przypominał ścianę. Będzie on na podbiciu i teraz sobie delikatnie zmniejszam, dopasowuję sobie do tej bazy ten element. Żeby się troszeczkę wyróżniał, dlatego używam sobie jeszcze pod spód białej kartki i to spowoduje, że ten element, który został wyemasowany, no, będzie się bardziej wyróżniał. Teraz sobie to docinam
pomniejszam sobie tak mniej więcej o 3 mm do tej bazy białej. Przykładam sobie, co chwilę sobie tutaj dopasowuję. Trochę mi ten element wyemasowany ucieka spod gilotyny, ale nie przejmuję się aż tak bardzo, ponieważ też on zostanie po brzegach poszarpany i zniweluje po prostu te wszystkie niedociągnięcia. I jak całość sobie pociemnią brzegi, tak i ten element także. I na tak przygotowany bazę tutaj dosyć sporo kleju używam, ponieważ ta kartka już ma swoje tutaj wypukłości. I żeby dobrze złapało, to o wiele więcej używam kleju na wyembosowany papier. Sobie nadal postarzam, poszarpię sobie bardziej. Nie robię to na całości, bo nie ma sensu, a w tych niektórych miejscach no fajnie to będzie po prostu wyglądało. I teraz widzicie wosk. Biorę sobie pędzelek i niektóre fragmenty tego wyemasowanego papieru. Pociemnią sobie woskiem. W ten sposób sobie uwypuklę cegiełki. One się tak fajnie tutaj wydobędą przez to, że niektóre pomaluję woskiem. Można też zrobić to na przykład farbą akrylową, tak zwanym suchym pędzlem, ale ja bardzo lubię używać wosku i jest to o wiele szybciej. Nawet jeżeli go za dużo położę, to zawsze mogę jeszcze to troszeczkę zniwelować, zdjąć, póki nie zaschnie. I teraz zabieram się za oklejenie bazy. Wcześniej miałam przygotowane te wszystkie wycięte elementy. Teraz widzicie ten element, o którym wcześniej wspominałam, że miałam troszeczkę wygięty ten papier. I już jest przyklejony. I później jeszcze nakleję na to jeden element ozdobny i nie będzie w ogóle widać, że ten papier był w tym miejscu zagięty. Także jeżeli macie jakieś takie rzeczy, że nie są aż tak mocno powyginane, a zdarzy się czasami, że coś źle włożymy do segregatora, czy tam gdzieś przechowujemy swoje papiery, no zdarzy się nam, że coś zagnie, więc nie wyrzucajcie od razu. Warto spróbować. I teraz sobie przygotuję wstążkę, dotnę sobie ją w międzyczasie, przyklejam sobie ją od tyłu na bazie. Jest to taka fajna wstążka, gładziutka, więc wystarczy, że ją tak naprawdę nakleję, bo ona super mi się przyklei. Tak,
To sobie sprawdzam, żeby nie przykleić tego na odwrót. Może usłyszycie mojego kota, który oczywiście zawsze mi przeszkadza, kiedy nagrywam filmy, bo musi się odzywać, prawda? Prawda, Ebi? I baza cała jest już oklejona. A tutaj sobie tak przygotowałam wstążkę, że chcę zrobić kokardkę tylko jakby z jednej wstążki, czyli no musicie sobie wtedy przemyśleć, jak w którym miejscu ona ma być zawiązana i no, trzeba tą długość sobie wcześniej dobrze na długość się przyciąć. I teraz sobie cytat przygotowuję. Wzięłam sobie tak z dodatków, który jest w kolekcji Summertime. A na tej białej kartce, co teraz sobie ja tak wziąłam do góry, no to już sobie na drukarce wydrukowałam cytat. I biorę sobie pod światło, żeby zobaczyć mniej więcej, żeby chociaż aż tak krzywo tego nie przykleić, żeby było po prostu w miarę w równo. No i ten element, który teraz przyklejam, o którym Wam wcześniej wspominałam, on jest też na papierze. To jest w tych elementach do wycięcia na pierwszej stronie. No, czyli ten papier okładkowy. I uwierzcie mi, że po przykleniu tego elementu już naprawdę nie widać, że ten papier był w tym miejscu zagięty. Teraz biorę sobie znowu ścinek papieru i będę robić kieszonkę na ten mały tag, na którym jest cytat. Ale żeby nie było aż tak nudno, no to biorę tutaj sobie oj, zapomniałam, jak się nazywa, punch, sobie dziurkacz i tym dziurkaczem sobie ładnie tutaj wycinam w papierze wzór. No i na biegownicy zaginam sobie tą kieszonkę. Możecie nie zaginać, możecie sobie po prostu wyciąć i normalnie przykleić. Ale ja sobie zawsze robię takie zagięcia, wtedy ta kieszonka jest troszeczkę taka luźniejsza i łatwiej jest wkładać później do tej kieszonki te elementy, które tam macie przygotowane do kieszonki. Już mi tutaj klej ładnie złapał, więc sobie wycinam nożyczkami. No i w miarę równo. Drugi raz już tego nie będę robić. I jak wszystko jest postarzone, to i też postarzam sobie tak. Oprócz kieszonki, bo nie chcę sobie zepsuć tutaj wzoru. I przymierzam sobie mniej więcej jaka ma być wielka ta kieszonka, żeby tak już mi tutaj ładnie wszedł. Obcinam sobie wszystkie brzegi, kąty. Można ją przykleić, tą kieszonkę na klej.
ale również dobrze i na taśmę dwustronną. Tylko taśma dwustronna musi być naprawdę mocna, żeby Wam się to nie odkleiło. Tak mniej więcej szybciutko sprawdzam. Dociskam sobie, żeby klej ładnie związał. I ja sobie tutaj na piankę, taką grubą piankę, co najmniej 2 mm, podbijam. A lubię, jak jest to ładnie prosto, więc sobie na gilotynie odcinam element. I żeby pianka dobrze złapała, no to będę tutaj używać właśnie taśmy PET. Z dwóch stron, no bo oczywiście mi się przyklejone z dwóch stron. Dobrze ją dociskam. Kiedy już wszystkie pęcherzyki wyjdą, jest dobrze tutaj dociśnięta taśma, no to wtedy już przyklejam sobie do mojej bazy. Przekładam, zanim przykleję, też sobie sprawdzam, czy wszystko jest równo, dobrze odmierzone, czy ten element nie jest za duży albo za mały. I teraz idzie w ruch już motylek. Też, żeby nie było tak płasko, no to sobie biorę takie elementy do podbicia, czyli kostki, ale że są dosyć takie niskie te kosteczki, no to sobie dwie podkładam, żeby motylek był na wyżej, troszeczkę wyżej uniesiony na kompozycji. I tylko sobie z jednej strony przyklejam, bo no, druga musi mi się ładnie otwierać. I tutaj widzicie, jak sobie doklejam następne kostki 3D. Teraz za gazy zabieram się i ładnie ją sobie tutaj wycinam. Też będzie trochę poszarpana. Czyli zobaczcie, ile mam już elementów poszarpanych. Czyli na pewno osiągnę, uzyskam to hasło poszarpanie. Ja sobie jeszcze trochę, jak już ją sobie ładnie powyciągałam w różne strony, to jeszcze sobie ją bardziej nożyczkami poszarpuję, ponieważ no nie jest potrzebna aż tak dużo. Zanim ja sobie przykleję tą gazę, to przekładam, czy faktycznie ta wielkość i dołożenie gazy jest dla mnie w porządku. Kiedy już jestem pewna, no to czasami przyklejam naklej, a czasami nie. Tym razem przykleiłam, ponieważ nie chcę, żeby mi się motylek po prostu na tej gazie tutaj przesuwał. I
Teraz idzie do przyklejenia kwiatek, który zrobiłam sama z materiału. Jest to jeden z moich pierwszych kwiatków. Akurat tutaj przypasowa mi do tej kolorystyką, do tej pięknej kolekcji Summertime. Sprawdzam sobie mniej więcej, czy wstążka nie będzie mi zasłaniać kompozycji. Uznałam, że jeszcze gaza za daleko wychodzi, więc ją sobie trochę obcinam. No przepraszam Was znowu za to włożenie go w głowę. Teraz sobie wybrałam różyczki z kolekcji, które są do wycięcia i do sklejenia na arkuszu. Macie różne wielkości tych różyczek. Ten kwiatek też zrobiłam sama z foamiranu, białego foamiranu, i lekko go potuszowałam. A żeby nie było aż tak niebiesko, no to dokładam sobie różyczki różowe. No i dedykowane tej kolekcji też różyczki niebieskie. I ważny element, jak są kwiatki, no to muszą być też i listki. To ja trochę pomartatuję swojego jeszcze motylka. Ja będę sobie tutaj dokładać listki z różnych stron. Ale motylek mi się nie rozklei, więc klej naprawdę pięknie mi tutaj złapał skrzydełka. Listki sobie zawsze lekko wyginam, wtedy pięknie nadają taki efekt 3D kartce. Nie są spłaszczone. Tak jak w naturze listki nie są płaskie, idealnie taki. No trzeba je troszeczkę tam powyginać, żeby też przypominały takie naturalne listki na kartce. Mimo że są papierowe. Listki są różnej wielkości, więc dobieram sobie tą wielkość listków, przepraszam.
Sprawdzam sobie, czy jednak z drugiej strony nie zrobić kokardki, niż zamierzałam pierwotnie. Ale doszłam do wniosku, że jednak będzie z prawej strony kokardka, tak jak myślałam na początku. No i teraz trochę już, teraz wklejam sobie białą kartę, którą sobie przycięłam na odpowiedni rozmiar, na życzenia. Przygotowałam sobie dwa kolory farb akrylowej, białej i czarnej, i trochę zrobię chlapnięć białą farbą i lekko przecieram sobie kwiatki i butelka, wybielam sobie w niektórych miejscach. Nie robię tego bardzo intensywnie, bo nie chcę, żeby mi te kolory tam znikły, ale takie przetarcia też pięknie wyglądają na kartce. Białych chlapnień będzie bardzo mało, ponieważ akurat ten kolor na tej kolekcji, na tych chlapnień białych tak słabo widać, dlatego sobie przygotowałam jeszcze czarną farbę akrylową i dokładnie to samo zrobię z nią, czyli troszeczkę sobie wycisnę jej, lekko rozwodnię i pędzelkiem pochlapię sobie kartkę. Bo nie będę sobie dokładać, bo uznałam, że jednak mało przygotowałam sobie tej farby. Ja chcę mieć taką bardziej intensywne chlapnięcia, czyli więcej drobnych chlapnięć, to chlapię sobie z palca. Już jesteśmy prawie na finiszu. Ostatnie elementy, które dodaję do kartki, to mini kulki. Troszeczkę większe na początek. A później dodam sobie naprawdę bardzo, bardzo malutkie te kuleczki. Bardzo drobne będą. I dodaję to w takich miejscach, żeby gdzieś tam dziury zapchać, albo żeby uwidocznić niektóre elementy, na przykład motylka. I w ten sposób dobiegamy do końca. Ostatnie nałożenie mini kulek. Jak Wam się nie chce przykleić, to znaczy, że za mało kleju.
Także kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, że obejrzeliście. Jeżeli Wam się spodoba taka inspiracja, no to zapraszam do zrobienia bardzo podobnej. I pochwalcie się na grupie Margaret lub też na Instagramie. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam też do obejrzenia kolejnych nowych filmów na naszej grupie YouTube Margaret. Jeszcze raz Wam dziękuję i do najbliższego zobaczenia. Pa, pa.